Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tydzień temu pani od przyrody powiedziała mi, no, że w mojej całej klasie, nie tylko mi, żebyśmy zrobili referat o Krakowie, na temat Krakowa. No to piszę, sobie pomyślałem, że chyba podchodzę na ten engram. Tak sobie pomyślałem, jeszcze raz myślałem, tak strasznie dużo myślałem. Tak sobie przypomniałem, może zrobię nowy myślnik. No to tak, mam wszystko, tu wszystko dodawałem. No ale myślę z tym. Zrobiłem, na pewno myślę o Krakowie. Są tu sławni ludzie, kultura, potrawki regionalne, które naprawdę mi się spodobały, są strasznie śmieszne. Chleb prądnicki lub obwarzanek krakowski. No i że są jakieś zabytki, ale dobra. To może, pani powiedziała, że możemy też dostać z tego szóstkę, na której mi też bardzo zależy. No ale może myślę z tym i przejdziemy do tematu historii. Nasza pani od historii kazała nam się nauczyć tematu historii. Oto ja sobie tak czytam wszystko. Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich, jak powstał Zakon Krzyżacki, zjednoczenie państwa polskiego, konflikt polsko-krzyżacki, ślad państwa krzyżackiego, podsumowanie tematu. Potem pisze na forum klasy. Stwórzcie mapę myśli dotyczącą państwa Władysława Wukietka. Ja sobie tak myślę, co? Przecież mapa myśli to jest tylko chyba na engramie. No ale dobra, nie, jak jest tu, to jest tu. To ja sobie tak zrobiłem, że złapię jakąś piątkę. Zrobiłem właśnie tutaj taką praksę o państwie, w ogóle o Władysławie Łokietku, kiedy się urodził, jego tytuł, że był królem Polski, itp. Jakie zdobył ziemię i jakie ziemię przyłączył do państwa polskiego. Jeszcze jaką miał tę rodzinę, że miał żonę, braci, siostry i mamy i tatę, rodziców. No to engram myślę, że mi bardzo pomógł. Zostały mi 4 zajęcia, ale na engramie też dowiedziałem się, jak sobie rozszerzyć pole widzenia przez skrzydanie z lukiem lub robieniem tych treningów czytania. Albo też mam wielką wyobraźnię lub mam angielski w skojarzeniach, też mi to bardzo pomaga. Myślę, że będzie mi też szkoda trochę tego engramu, no ale co się zaczyna, to się kończy. Do widzenia.